Witam, tutaj Spartiatix. Dzisiaj pokażę Wam grę, w której grałem Godyrem na dżungli. Więc tak, jak tutaj gramy? Godyr dżungla, Thresh plus Vayne na bocie, Malphite stop, Xerath na midzie, Onyx Jinx plus Janna na bocie, Ahri na midzie, Yasuo na topie i Volibear na dżungli. W sumie Volibear i Yasuo chyba nawet nieźle powinno grać, bo w sumie łatwe ganki Volibearem. Jeszcze jak jest Yasuo, który może zultować od 6 levela. Ciekawe komu. No ale chyba im nie wyszło w tej grze, z tego co pamiętam. Ale zobaczymy. Ostatnio mało nagrywałem. Sorry za to. Postaram się trochę więcej nagrywać. A jak to komuś mało oglądania filmików, co mam nadzieję, że komuś jest chociaż jednej osobie mało, to zapraszam na streama, gdzie też gram oczywiście Godyrem. I na dżungli Only Godyr. Stream. Oczywiście link do streama w opisie dam. No i tyle. No i zapraszam. Dobra. Mniejsza z tym. Więc tak, tutaj sobie zagramy pod staki. Oczywiście Godyrę można grać pod Cinderhulka albo pod staki fioletowy, ten enchant, ten gem. Tutaj sobie zagrałem pod to. No i zobaczymy jak będzie. Znaczy ja wiem jak będzie, wy zobaczycie jak będzie. No ja spróbuję coś tu pogadać o tym meczku. Okej, okay, pamiętajcie tutaj, jak jesteście na redzie i zrobiliście już reda, zostały dwa małe mobki, to bijcie raz jednego, raz drugiego, żeby się tam spalały tym redem. To w sumie, sorry za tramwaj w tle, to w sumie się trochę szybciej zrobi, tak mi się wydaje. Okej, okay, tutaj próbujemy wszystkie trzy uderzyć, tutaj trochę spieprzę, ale zawsze próbujemy wszystkie trzy uderzyć. Tutaj ten się nie spalił, użyłem na niego trzeciego ataku Feniksa. Straciłem w sumie trochę obrażeń, ale okej, okay, nic się nie stało. Powinienem Feniksem uderzyć w dużego i potem w małego dobić. A i oczywiście małe robimy na początku. Tutaj, jeżeli chodzi o wilki, to tu nie ma znaczenia. Albo małe, albo duże, ale chyba... Ja zawsze dużego robię. Okej, okay, zasmajtujemy sobie dla many. Malphite padł. Okay. Tutaj w sumie taka trochę nowa technika. Wcześniej grałem golemy, red, duszki, już tam raptory i potem chrabąż. Teraz gram trochę inaczej, robię całą, nie w każdej grze, ale w sumie podoba mi się coś takiego, że robimy całą dżunglę, tak jak tutaj zrobiłem. I potem można jeszcze spróbować zgankować, no tutaj akurat nie ma co, no. Na bocie by można, a jeszcze coś takiego, że dziwne summoner spele gra, ta Ahri, to jest trochę dziwaczne, ale okej, okay. I tak dosyć dobrze gra, nie wiem czemu tak zagrała, chyba jakoś chciała strollować, bo jej gdzieś nie dali pójść, ale okej. Okay. Dobra, jak mówiłem, gramy pod staki. Tutaj albo zaczynamy sobie z ulepszonym smite'em, albo z dwoma daggerami. A jak gramy pod Cinderhulka, to zaczynamy sobie z tym główienkiem, co daje efekt Sunfire'a. Nie wiem jak to się nazywa. Ja tu Volibeara widzimy. Ta Aris, jest skuteczna w tej grze, gdyby wzięła lepsze summoner spele, raczej by coś tam zaorali lepiej. No bo ładnie ramuje, ładnie schodzi na tego bota. No zobaczcie sami w dalszej części gry. Tutaj widać, Malphite sobie nie za bardzo radzi. Kupił botka i armor, okej, okay, no ale... Dobra, tutaj oczywiście tylko trochę obijemy, bo gra no, dosyć defensywnie z tego co widać, bo nie ma tych speli, ale i tak Xerath na początku był średniawy. Dobra, tutaj planujemy jej coś zrobić. Może coś kiedyś wyjdzie. Ona chyba tu będzie chciała zaraz zwardować. Na to liczę. No nie ma wardę tu ani tu. Ja oczywiście tego nie wiedziałem. Miałem nadzieję, tak. Dobra, podchodzi. Walimy stuna.
Pali mi jakieś obrażenia i próbujemy. Aha, okej. Nie puściła żadnego spala w nas. Okej, świetnie. Okej, tutaj jak widać, ona zlazła. Żadnego pinga jeszcze nie ma. Od tego Xerata. Świetny gracz. A, spingował teraz. Dobra. W sumie dobrze, że spingował. Ona ma ulti, więc ktoś powinien paść. Dobra, Thresh się złożył. Tutaj, nie no, Vayne najgorzej sobie radzi, jakoś tam ubiła dwie osoby. Okej, w sumie widzą, jak widzicie, coś takiego jak tutaj, zobaczcie. Oni są we czwórkę na błocie. Nie mamy zwartowanego Drake'a, oni o tym nie wiedzą, ale nie mamy zwartowanego. A nie, dobrze oni robią. No bo widzieli mnie na tym topie, jak widzicie junglera na topie. A jesteście we trójkę albo czwórkę na przy Drake'u, no to od razu się go robi. No oni tu widać jednak pomyśleli. Tego nie pamiętałem. Nawet jeszcze mieli pinka, żeby się zabezpieczyć. Ładnie tutaj zagrali. Bardzo. Wykorzystali moment, że byłem na topie. No pamiętajcie, żeby coś takiego robić. Widzicie junglera przeciwnego na topie. I jeszcze dodatkowo macie pinka, no to czemu by nie zrobić tego Drake'a? Coś jednak daje, to jest 6%, to jest chyba, nie wiem, chyba 6%, a 6%, no dobrze. Okej, tu oczywiście Counter Jungle. Dobra, przydałoby się sprawdzić, czy jest Redzik. A jest. No ale okej, nie sprawdziłem. Błąd. Okej, zobaczymy ile kasy. Czy to się poza AX? No, kupujemy oczywiście itemek na stack, jak najszybciej trzeba go zdobyć, żeby no, jak najszybciej zacząć stackować. Okej, tutaj ta Arino coś tam może ugrać, no, ale ona nie ma flasha, ona ma co, ma Clarity i Cleansa, no jak dostanie stuna od niego albo ode mnie, no to bardzo się przyda. O boż. Tutaj Malphite się klepie z tym Yasuo. Yasuo ładnie poszedł pod tego Malphite'a. Bo Malphite, wiadomo, jakiś tam haras z tego kuma poszedł pod kosę, pod Vampiric Sceptera. No i dzięki temu ma sustain na dżungla. Też fajnie zagrał na tego Malphite'a. Okej, tutaj próbujemy tą samą sztuczkę co ostatnio. I chyba znowu wyjdzie, tak? Chyba, że tym razem jakieś spele puści? Nie. Ucieknie na ulti. Okej. Tutaj chyba trochę za... A nie, dobra, ograna. Flash Indo. No i tyle. Dobra, tutaj się skapnąłem, że nie ma Drake'a i kurde, zdziwiłem się trochę, no bo w sumie... Nie wiem. Jakoś ludzie rzadko robią te Drake'i. Tutaj się jakoś zebrali, ja nawet nie miałem o tym pojęcia, kiedy oni go zrobili. Sobie powinienem się skapnąć, że... Znaczy nie widziałem tego Voliego wtedy, że jest tutaj. Ale Ahri też wtedy zeszło, no. A trzeba myśleć. Drake za free, no to... Taki trochę ultra troll. Chociaż... Oni tu mają jakąś taką przewagę trochę, ale... Nie za dużo. Tak, dobra, przyspieszę to, bo co ja wam pokazuję, jak farmię ludzie. A właśnie tutaj głupia sytuacja, chciałem z temu Xeratowi oddać to blue, spalił się redem. Trudno. Dobra, tutaj Yasuo się złożył. Nie ma szans, mi uciec. Okej. Tu jeszcze spuszujemy linię. Malphite jeszcze sobie spokojnie przeżył. Tutaj paniczny Var rzucił sobie pinka. Spoko, nic się nie stało. Teraz tak, no gra to kiedyś. No, grał w końcu. W końcu się pokazuje jako trochę lepszy gracz niż wcześniej. Dobrze. Doceniamy to. Okej, patrzymy Reda, którego powinienem patrzeć kiedykolwiek, kiedy się da. Nie sprawdziłem go wtedy, a miałbym go. Okay, robimy sobie oczywiście tego chrabąszcza. Nie dość, że darmowy stack, to jeszcze macie no, darmowego warda. No to. Okay, tutaj oczywiście drugi raz zostanie w dupę ten Yasuo. Nie trafił mnie z tego ku, więc już nie żyje.
Majka. Okej. No i tutaj będziemy próbowali tego tureta wziąć. Może się uda. Mam nadzieję. Okej, czekajcie. Dobra. No tutaj tureta, jeden strzał od tureta udyrem zawsze można przyjąć, nawet na tym etapie gry. O, ten żółw sporo daje. Właśnie ja tu oczywiście sobie maksuję pierwszego Feniksa, drugiego żółwika. Tarcza jest super, przetrwać się praktycznie wszystko. Co do Trinity Force'a, Triforce'a, jak to tam nazywa. To ja sobie pierwszy odkupuję Page'a. No jest chyba najlepszym itemem na pierwszy z tych trzech itemków. No i tyle. Okej. Okay. Tutaj już tym razem wiemy o tym Drake'u, więc nie będziemy go oddawali za free. Malphite przyszedł. Okej, okay, za free. I tutaj będzie słaby resistant teamfight. No w sumie tak się wyłączamy, zobaczcie. Tutaj już nam Bane nie żyje, tutaj coś ganiają, coś tutaj się dzieje, zero fokusa, zero jakiegoś czegoś. Ja tu się wpieprzyłem, po prostu mnie zgnietli. No, to jest nic. No. To jest właśnie pokazane, jak wrogi wyglądają w tym fajty. Każdy bije kogo chce, a przeciwna drużyna sfokusuje jednego, drugiego i wszyscy padną. Koniec. Ten idiota jeszcze... Co on w ogóle robi? Tak? Dobra, chociaż może teraz się nie może. Nie złoży. Ace. Ładnie. Dobra. Nic się nie stało, jest 7-11, ale spokojnie. Wygrywałem trochę golda, ale to nic. Dobra, czekajcie. Przyspieszymy tu trochę. Jakąś farmę się robi, oczywiście push na linii, to jest najważniejsze. Tutaj sobie zagraliśmy pod Ninja Tabi. Sorry, tramwaj w tle, już drugi. Tutaj sobie zagraliśmy pod Ninja Tabi. Nie, chyba jest najlepiej. Tutaj, no bo ona ma Charma, on ma Stoła. Ale jakieś takich hard CC-ków nie mają. Spokojnie, dobra, ona powinna się złożyć. Okej, okay, wzięliśmy ją. I teraz pewnie padnę. Tam dozierają. Dobra, składam wiosło. No słabiutko bardzo. Tutaj piękne ulti Seraka. O, świetna gra, tak, bardzo dobra. Te teamfighty boskie po prostu, boskie. Zabili nam dwóch za zero. Wcześniej było chyba 5 za zero, więc... No już jest, są postępy. Świetnie, Vayne. Na pewno go ubijesz przez to, no. Szkoda, że nie znasz niektórych tych skilli, ale okej. Dobra, pieprzyście, nic się nie stało, jest 8-15, spokojnie. Wszystko jest do ugrania, trzeba farmić. Dobra, teraz patrzcie, no. Jinx się trochę za bardzo poczuła. Zapomniała chyba, że w przeciwnym teamie jest Godyr. I zobaczcie, co się dzieje z taką Jinx. Dobrze, nie ma żadnych szans z Godyrem, zobaczcie. Puści se to gówno i co z tego. No, uspokój się, dziecko. Zobaczcie te obrażenia. Dobra. I tyle. Dobra, nie spoczywałem w linii oczywiście, że Vayne sobie wzięła farmę. Poglądam na górce. Okej, okay, tam oczywiście ten Xerath się złożył, Malphite Kenyon. Chyba jakiś pre-made. Okej, okay, weźmiemy w końcu pierwszego tureta na bocie. Sorry. Bo Vayne w końcu coś tam spuszowało, okej, okay, super. Woli bierzcić w mojej dżungli, no pff, nie pozwolimy na to. Powinien się włożyć, okej. Okay. Nie przeczuł od tych obrażeń, no jak się kupi Triforce, Trinity Force, cholera. To
No to szybko, jak widać, się bierze. Takiego Woliego, full HP. Jak widać, jak kupił ten temek Gloria, on jest strasznie OP. No ale do walki 1 na 1, no, to z wygodyrem nie nadaje się. Dobra, pierwszy drake w końcu, coś tam zaczęliśmy kontrolować tę mapę. Dobra, tutaj w sumie ładnie ich złapał ten Malfaj, tylko na zamknięty byłem tymi klatkami. Dobra, ja słuchaj, może. Dobra, trochę lepiej już to wygląda. Tutaj w środku plus. Dobra, Jinx powinien zabić. Widzicie, dlatego maksuję drugiego żółwia, żeby mieć mnóstwo dodatkowej tarczy z tego spela. No i trochę się da wytrzymać. Dobra, zesmajtował, ładnie zagrał. Mu się trochę uleczył, ale nie wiem, czy jakby kogoś się zesmajtował, wtedy kradnie momenty, no ale okej. Tutaj oczywiście użyty, niezmarnowany teleport. No to jest ich jungler, więc w sumie po czymś takim jakoś go zabiją może. A no, zabili. Powinniśmy się zbierać na barona, no. Ale okej. Dobra, ja tu wolę oczywiście puszować. Za dużo nie spuszuję. Gościu się pcha, nie wiem co na razie. Złożyłbym go, ale okej. Dobra. Nawet ich dwóch. Ich dwoje. Dobra, przyspieszymy tutaj. Może jest końcówka meczu. W sumie oni niby wygrywają coś tam fragami i kasą, ale... A zobaczcie to. Widzicie to? Feed jest na prawidłowym czempionie, czyli na godyrze, no. Czyli o to chodzi. On najwięcej kasy zgrywa? Okej, no ludzie. Ja nie narzekam. Ja mogę kierować, spokojnie. No. Chociaż ten Xerath w sumie zaczął dobrze grać, zobaczcie. Trzech zabili bez mnie, już tam nawet potrzebny nie jestem. O, teraz powinien być baron, powinien być zrobiony, ale okej. Okay. Może się uda zmienić tylko to. Dobra, ładnie. Pamiętajcie, żeby tam puszować te turety, tam jak są jakieś walki o te turety, to są sędziowanie. Można te turety traktować. Można te turety traktować jako takie jakby czempiony, które się nigdy nie odrodzą. No, Redzik robi swoje. Tutaj oczywiście. No, głosu z ciebie nie będzie. Powiedzmy sobie szczerze. Dobra. Gościu chce coś ograć, ale on ma 100 many. 100 many ma bardzo dużo. Dobra. Pora to rana cofnie. Okej, okay, dobra. Sorry. Jednak troszeczkę to ograł. Okej. Okay. Idziemy dalej. No to już jest końcówka gry. Teraz powinniśmy się na barona zbierać i kończyć. Ja tutaj na drugi item. Znaczy na drugi. Na drugi zbudowałem oczywiście Glorię, bo jest OP itemkiem. Nie dość, że daje mnóstwo HP, mnóstwo many. Daje HP regeneran, to jeszcze oczywiście movementy, jak chcecie tam rozwalić przeciwny team, a potem jeszcze slowa. Genialny, genialny itemek. Warto go budować. Jak gracie pod Cinderhulka, to warto go w sumie nawet na drugi item zbudować, no, albo tego Trinity Force'a. No, zależy, jak kto chce grać tym godyrem. Tutaj wiemy, że Drake jest za chwilę, no to będziemy się tu kręcić. Macie już pingi jak są, prawidłowe. Nie mogę sprawdzić, kto pinguje, no szkoda. Dobra, ta Jinx jest stuknięta. Świetnie, o zrobiła tak. Dobra, my tu mamy zaswitego. Jest jasne, że oni tam pójdą, nawet mamy tam Barda. Więc to trzeba się tam wybrać, spowolnimy. Musimy mieć też. O, dobra, zakończyliśmy. No to już jest koniec gry. Tutaj jakby czterech złapał z tego ulta, Yasuo. No, ciekawe by było. Jakieś playsy by zrobił. Okej, okay, tu mamy barona za free. Aha, ta Ari jeszcze jest AFK. Okej, okay, świetnie. No.
Gościu nie dość, że wziął Clarity i Cleansa, to jeszcze poszedł Awkę. No świetny gra. No, na początku mu coś szło, no ale kurde, bez tych summoner spelli, no traci tą przewagę, nawet jeżeli jakąś uzyskał. No to traci ją szybko. Summoner spelle jednak się przydają. Dobra. Mamy barona, no to po prostu ich zniszczymy, a to już w sumie będziemy przewijać, no bo nic ciekawego już się chyba nie wydarzy. Thornmail na trzeci item, albo czwarty. Jeżeli by to uznać, no to na czwarty. Thornmail oczywiście mega itemek. Mam mnóstwo HP i teraz jeszcze mam mnóstwo armoru, no to nie wiem, zobaczcie ile mnie leją. Jeszcze mnie leją. Świetny plan. A ten Malphite jest jakiś umiejętny straszny. Ale okej. Dobra. Ja tutaj oczywiście pobiegłem do tych mobków, żeby im, wiadomo, żeby im dać momenty, żeby szybciej podbiegł. Tutaj jak wrzucacie oczywiście niedźwiedzia, to one mają trochę więcej momentów, no bo one mają jakiś tam procent waszego momentu, coś takiego. Tylko tutaj kuszujemy, no właśnie już, no nie mają już jak wygrać. Mówię, tak by ona nie była przez to, że wzięła te spele, no to jest główne i tyle. Chociaż coś tam niby robiło. Kto tak gra? Dobra, co po Nexus po prostu. Okej. Tutaj oczywiście bombowy poszedłem. Może nie wiem, co ten gościu robił. Mnie i tak nie zabił. Mam mniej HP niż ja, gra pod tym itemem. Ładnie. No, trochę niższy level, ale okej. Dobra, tu oczywiście. Push. Co z tym zrobisz? No nic. Dobra. Dzięki, że wytrwaliście do końca tego filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie jakąś łapkę, suba, bo już niedługo nowe filmiki na kanale będą. No i zapraszam również na streama. No i dzięki. Trzymajcie się.